Cześć, siemano, tutaj Suert, no i gram dalej w The Following. Jesteśmy na farmie Jasira, czy Jasira, raczej Jasira. Zadanie główne przed nami, obcy w obcym kraju. Miejscowi są najwyraźniej chronieni przez jakąś tutejszą szamankę, którą nazywają matką, ale ona porozumiewa się z otoczeniem tylko za pośrednictwem swoich kapłanów, tak zwanych bezlicych. A jeśli chcę się z nimi skontaktować, muszę zdobyć zaufanie miejscowych. Najlepiej będzie, jak zacznę im pomagać, w czym tylko mogę. Tutaj mamy rangę już przybysz. Nagrody za rangę przybysz to jest kusza kompozytowa i zwykły bełt, ale być może trzeba zaliczyć to zadanie główne, aby tę nagrodę otrzymać. Jeszcze wiecie co? Tutaj widzę, gdzieś są do odebrania zadanka. O właśnie. Zapłacę za wątroby sprinterów. Jazir, muszę zapytać. Po cholerę ci wątroby sprinterów? Cholerni sprinterzy! Oni ciągle bezczeszczą groby naszych ukochanych. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba, niczego cię nie nauczyli w mieście? Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te Feromony? Tak, właśnie te. A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych? I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem. Zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? Będę naprawdę wdzięczny. I pamiętaj o wątrobach. Polowanie na sprinterów. Diabelnie szybcy sprinterzy czują się dużo bezpieczniej na terenach wiejskich, dokoła Haranu, w związku z czym za dnia przemierzają okolicę, podczas gdy w nocy śpią. No proszę, czyli są za dnia. Najłatwiej jest ich spotkać na żerowiskach, masz je zaznaczone na swojej mapie. Pamiętaj, gdy jeden z nich zacznie biec, łatwiej ci będzie go dogonić łazikiem niż na piechotę. No dobra, mamy takie zadanko. Zerknę sobie na mapę. Są tu rzeczywiście żerowiska. Żerowiska sprinterów. Jest ich kilka. Okej, okay, ale to nie jest nasz tutaj w tej chwili główny cel. Ja sobie te zadania pozbieram. Łazarz. Bracia i siostry, wierzę, módlcie się witać Cyrkana i jego rodziny. Miejmy nadzieję, że łaska matki spłynie na jego córkę i pomoże jej poradzić sobie z tą sytuacją. Nie traćcie nadziei, bracia i siostry, nawet jeśli okropności, jakich dopuściły się te potwory, zdają się być niemożliwe do zniesienia. Powiadomcie mnie natychmiast o każdym dostrzeżonym obcym. Nie pozwolimy tym bandytom zaskoczyć nas tak, jak zaskoczyli biednego Erkana. Jazir, nie boisz się, że te bandziory, które opanowały farmę Erkana, przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę, ale żadni z nas żołnierze nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj z Ezgi, ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. No i spróbuj może też znaleźć Polata. Kiedyś pracował na farmie Erkana. Może będzie wiedział coś przydatnego. Dobra, dobra. Zaginiona osoba. Może ją gdzieś odnajdziemy. Tu kolejne zadanie. Bracia i siostry, wierzę, niedawno poprosiliśmy Arshana i Terry, aby udzielali w swoim gospodarstwie schronienia rodzinom potrzebującym pomocy. Napotkali jednak problem, którego nie mogliśmy przewidzieć. Bracia i siostry, zostaliśmy ponownie wystawieni na próbę. Tym razem musimy się zmierzyć z zupełnie nowym rodzajem nieumarłych, niewiarygodnie silnymi pokrakami, na zabicie których wciąż nie znaleźliśmy sposobu. O matko, to pewnie będzie trudna misja. Prosimy wszystkich o zmówienie modlitwy za duszę Arshana i Terry, a także o okazanie współczucia i zrozumienie Eilemowi i Meli, którzy zdołali ujść rzezi, lecz stali świadkami okropnej śmierci swoich najdroższych przyjaciół. W niektórych miejscach w okolicy znajdziesz pokraki, zarażonych, którzy zmutowali pod wpływem toksycznych substancji użytych przez wojsko. Jeśli spotkasz takiego stwora, przygotuj się na nie lada wyzwanie. O kurde, nie próbuj z nimi walczyć w pojedynkę, jeśli nie jesteś mistrzem w wyszukiwaniu słabych punktów u wrogów. No, rewelacja. Mamy zadania, mamy nowe zadania poboczne. No, już te łatwe się skończyły, teraz mamy tutaj średnie. Dobra, pogadajmy z Jazirem. Dziwna prośba, o. Jazir, kto to narysował? A, to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi?
o coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Listonosz już nie zadzwoni dwa razy. Pan listonosz ma paczkę dla mnie, czy możesz mi ją przynieść? Weźmiemy sobie to. Cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem. Ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. Dotrzyj do poczty. Patrzę jeszcze tutaj, tu mamy jakieś zadanko związane z Polatem. Dobra, pogadamy sobie z nim, ale teraz zróbmy to zadanie główne. Chyba musimy porozmawiać z tym akolitą. Porozmawiaj z Bezlicem, no właśnie. Pogadajmy w takim razie z nim. A, więc jesteś jednym z Bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle'u Crane. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. No proszę, za dużo tutaj się nie dowiedzieliśmy. Kusza kompozytowa. I zwykły bełt, tak, czyli to rzeczywiście była ta tutaj nagroda. Zobaczmy plan. No i szkoda, że tutaj nie jest jakoś alfabetycznie. Można by ją utworzyć, trzeba by mieć rurki stalowe i śruby, siła ognia 360. Okej, na razie mi to nie jest jakoś tutaj potrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kusza kompozytowa, zwykły bełt, no to mamy odebrane. No musimy... Musimy dojść do kolejnej rangi sprzymierzeniec, abyśmy posunęli wątek główny do przodu. Dobra, był jeszcze ten cały Polat. Z nim sobie porozmawiam. No, tak jakieś zadania poboczne musimy robić. Hej Polat, zamierzam się wybrać na farmę Erkana. Zwariowałeś, panie, to samobójstwo. Pozwól, że ja to ocenię. Poza tym bandyci mogą później przyjść tutaj. A niech kurwa spróbują. Po tym, co zrobili tej dziewczynie, nie będzie litości. Skoro tak uważasz, to czemu czekać? Zemścijmy się już teraz! Tylko mnie pan nie podpuszczaj, dobra? Jesteśmy wściekli, to prawda, ale nie szaleni. Życie ci zbrzydło? Poradzę sobie z kilkoma uzbrojonymi opryszkami. Jazir mówił, że pracowałeś na tej farmie. Wiesz coś, co może mi się przydać? Pracowałem tam, prawda. Jeśli naprawdę chcesz tam iść, trzymaj się muru i idź na wschód od wejścia. W tym wysokim murze jest dziura. Chyba mógłbyś się przez nią przecisnąć. No to coś wiemy. Wybierzmy sobie może od razu to zadanie. Gdzie to cholera było? Łazarz. Czy to to? Ajajajajajajaj. Pan listonosz na mnie, kurde blade, no. Nie wiem, które to było zadanie. Chyba to, ale to jest bardzo trudne. Nie, tutaj jest ta farma Erkana, Łazarz. Dobra, zapytaj Jazira, co się stało na farmie Erkana, to mamy. Zapytaj Ezgi o szczegóły. Ezgi jest tutaj niedaleko, okej. Okay. Tego już wypytaliśmy. Teraz pogadamy z Ezgi, ona jest w tej chacie. No otwieraj. Jest gdzieś wyżej, tu były schody, z tego co kojarzę. No i tutaj gdzieś powinna być Ezgi. Jezus, czemu tu jest tak ciemno? No, jakoś jej tu kurde nie widzę. Może tutaj? Jest. Dobra, pogadamy z nią. Ezgi, ja... A, to... Córka Erkana, tak? Nie, to nie ona. Tylko to, co z niej zostało. Kiedyś była najszczęśliwszą osobą, jaką znałam. A teraz... Przykro mi, ale ona jest... przytomna, prawda? Przytomna, tak. Ale im dłużej tam leży, tym bardziej czuję, że nie chce już tak żyć.
Kiedy jeszcze mogła mówić, powiedziała, że zrobili jej krzywdę. Jej matce. Strzelili jej bratu w twarz, Kyle. Zmusili, by na to patrzyła. Zajmę się tym. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. Tak, jasne. Przepraszam, ale już tyle razy to słyszałam. No i dobra, pomści rodzinę Erkana. Nie ma na co czekać. W takim razie i wyruszamy. Zobaczymy sobie na mapie, gdzie to jest. Nie jest jakoś strasznie daleko. Dziura w ścianie. To mamy, to dostaliśmy informację od tego całego Polata. Afisz na temat wyścigów, a to sobie zrobimy później. Dobra, do łazika i ruszamy na tą farmę całą. Aha, nie tędy droga, ale tędy. O, chyba tam sprinter się pokazał na mapce. Kurde, dobra, no nie ucieknie. Może i ucieknie, ale... Ajajajaj. Łapać go, nie łapać. Dobra, nim wyruszymy na farmę, może spróbujemy tego sprinter... Nie, dobra. Już się zapętlę. Mamy zadanie do wykonania inne gdzieś tu. Jestem tu sami, nadchodzą bandyci. No właśnie. Tak jak mówiłem, że się zapętlę, już się prawie zapętliłem. Jedziemy na tę całą farmę. Pomścimy rodzinę Erkana. Mamy broń. Dobra, którędy? Tutaj cały czas tą drogą, prosto, okej. To ruszamy. Jedziemy tutaj w prawo. Dobra. Tu gdzieś jest afisz na temat... O Jezus Maria! O się! Tego to ja nie rozjadę, widzę. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Tylko te zwykłe zombiaczki możemy porozjeżdżać. Twardziela nie da rady. Dobra. Tego na przykład się da. Okej, wzrost poziomu kierowcy. No to od razu atakujemy tutaj. No i zaczynamy od tego. Możliwe wytwarzanie części do łazika poziomu pierwszego. Tak. No i tutaj będziemy mieli kolejne odblokowane. Dobra. Zjedziemy w ogóle w dobrym kierunku. No kurde, będę musiał tutaj w prawo gdzieś skręcić. Dobra. Może tędy. Farma Erkana i dziura w murze. Jakieś wyzwanie prędkościowe się pojawiło. Na razie podziękujemy. O, i chyba jesteśmy na miejscu. Dobra, gdzieś tam miała być ta dziura w murze. Wiecie co? Jak tu mają być bandyci, to my sobie weźmiemy karabin. Przeładujemy. Tutaj zamknięte. Butelka z benzyną. Oh shit! Oż skurczysy mnie. Oh shit! Oż co za gnojstwo. Hej! Kogoś tu mamy! No super. Przez to się wydałem, że jestem. Dobra, kosa nie jest zła, ulepszona. Cyk. Tego załatwię. Dobra. Okej, chłopaki już raczej wiedzą, że jesteśmy. Trudno. Widzę, tam już na zielono się coś pojawiło, więc może nie do końca, kurde. Nie do końca wiedzą. Okej, mam parę apteczek. Tu chyba nie jest za dużo, no albo mi się tak wydaje. Oho. Tu jest ta dziura w murze. Dobra, wiecie co? Wybierzemy sobie jeszcze coś takiego jak granaty w razie czego. Tam jest więcej.
zaraz im coś rzucę tu. Na pewno oberwali trochę. Dobra, zgarnął. Kolejni. Też zgarnął. Nie jest źle. Czułki. No już po gościu. Teraz sobie przeszukamy pacjenta. Oj, jeszcze coś wybuchło. Tam gdzieś biegają. Dobra, przeładujemy. Uleczymy się. Chyba został tylko jeden. Nie, jest dwóch, dobra. Spróbujemy najpierw tym się zająć. Elegancko, bajerancko. Od razu zbieramy amunicję do karabinu, przechodząc po nich. Mam nadzieję, że ten już nie wybuchnie samochód. No, nie wiadomo, czy to będą wszyscy. Biega tam. Chciałem go. Ale on mnie nie widział. O kurde, tam widzę, następny jest. Dobra. Jest ich więcej. Jest ich więcej, to na pewno. W tej chacie chyba jeszcze są. No byłaś, pajacu. To być może jest ostatni koleś. Aha. Sobie otwór. O, się! Oż to gnoje. Dobra, tam jest jeszcze jeden. To menda, no. Uleczmy się. Ale zgarnął w dynieczkę. Pomści Erkana. Zadbaj o to, by w pobliżu nie były żadne żywe... Nie pozostał żaden żywy bandyta. Wydawało mi się, że wszystkich załatwiłem. Ale być może się mylę. Weźmy sobie kotwiczkę. No bez jaj. Ktoś tu jeszcze może gdzieś, kurde, być? Zadbaj o to, by w pobliżu nie pozostał żaden żywy bandyta. Niezły dół. No bez żartów. Już raczej ich załatwiliśmy. Chyba, że coś tu gdzieś jest ukryte. A! Jest! Jest wyżej. Jest wyżej, chłopak. Kotwiczka. Znowu kotwiczka. Tu go chyba mamy. No gdzie jesteś, łobuzie? Mordę, kolec. Wytrych? Czyli chyba tutaj. Czemu ja sobie nie zapalę, kurde, tej... Gdzie ten dziad się schował? Chyba pokazuje mi teraz niżej. Aha. Jeszcze gdzieś niżej. Może on jest w jakiejś zasranej piwnicy. No to będzie szukanie do cholery jasne. Tak
jakieś wejście, coś. O, tu mamy. Dobra, gościu. Zaraz będzie po tobie. Mam cię, chuju. Mhm. Ładnie się przedstawiłeś. Tchórz. No i mamy wszystko. Zobacz, co jest źródłem hałasu teraz. Kurde, czyżby to też było niżej? Coś gdzieś tu musi być. Tchórz. Ktoś tu do mnie mówi tchórz. Co to ma być, do jasnej cholery? Czegoś tu nie widzę. No wiecie co? Powiem wam, że zgłupiałem lekko. Tak jakby coś tutaj, kurde... A! No nie. Tak jakby coś w tym miejscu, ale co? To mogę rozwalać, nic mi to nie da. Co za jajca? Tu nie powinno być, kurde, jakiegoś jeszcze zejścia na dół? Jakiegoś włazu czy czegoś takiego? Tu coś jest. O właśnie, a ja szukam jak durny. Złazimy. Mamy gościa. O to chyba chodziło. Erkan. Erkan? Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty? Tchórz, zabij mnie! Hej, Erkan! Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Zastrzel mnie, proszę! Chcę być jednym z nich! Tchórz! Erkan, twoja córka żyje! Jest na farmie Jazira, potrzebuje cię! Tchórz! No do kurwy nędzy! Co za koleś? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Chociaż w głowie mu się pomieszało. Erkan żyje? I naprawdę zlikwidowałeś tych bandytów? Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne. Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. No i zadanie zaliczone. Powiedz SG, że Erkan żyje. Musimy się udać do niej. Dobra, Erkan żyje. My wracamy na farmę. Farmę Jazira. A co tu mamy jeszcze? Zbadaj ciało. No Jesus, tutaj nieciekawie. Rzeczywiście wymordowali tych ludzi, dobra. Jest nasz łazik. Wsiadajmy. Może jeszcze zobaczmy, czy mamy jakieś ulepszenia. Gówno mamy. Będę musiał coś pozakupować. Jeszcze momento. Może coś tutaj trzeba naprawić. 74% to by się przydało naprawić. Tak. To też weźmy. No już chyba nic więcej nie naprawię. Brakuje śrub. Modyfikuj. Nie chcemy lakieru modyfikować. Dobra. Wsiadamy. A może jeszcze zatankujemy go? No właśnie, przyda się. Może tu jeszcze jest paliwko. Nie, z tego już brałem. Dobra, wracamy na farmę. Czym prędzej.
Siedź. Brudasy. O kurde, ten zaraz wybuchnie. No właśnie. Ale nas już nie ma. Dobra. Już się zbiegają. Ojej, no i po co? Dobra. Paru żeśmy tam wykończyli po drodze. Czym prędzej na farmę. Powiemy Ezgi, że Erkan żyje. Teraz którą? W lewo. Może tu? A, źle zrobiłem. No właśnie. Kombinacje alpejskie, jak zwykle. Dobra, tu mamy wjazd, o to chodziło. Trochę na skróty. Już, tu biegną, już biegną. O Jezu! O Jesus Christ! Już wygnoję, no. Zaraz się z wami zabawimy. Dobra. Się dzieje tutaj. Chciałem spokojnie dojechać na farbę. Co za banda wieśniaków. Dobra, szybkie przeszukanie. Zabieramy z nich. I wskakujemy. Dobra, idziemy do Ezgi. Ona tam była w tym domku, chyba że się gdzieś przemieściła, ale nie widzę, że dalej tam jest. Wejście po schodach. Exactly. Tutaj była w tym pokoju. Tak jest. Pogadamy. Tak jak obiecałem. Bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki. Dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Posłuchaj, Ezgi. Wiele już widziałem. Jedyne, co ci mogę obiecać, to że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie daruj kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko... Tylko co? A, nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. No to teraz już wszystko jasne. Dobra, poziom zaufania trochę nam tutaj wzrósł, ale jeszcze zbyt mało, żeby porozmawiać z kolejnym tam akolitą. 5000 punktów, ładnie. I kolejne zadania będą przed nami poboczne. Będziemy sobie tutaj maksować postać przy okazji. Fajnie się gra, mi się podoba, a wam? W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć!